Młodzi ludzie podkreślają, że w relacji z drugą osobą liczy się dla nich uczucie, więź, a formalności i tak zwany papier nie są już tak ważne. Zwłaszcza, że pary mieszkające razem przed ślubem nie są już tak narażone na wykluczenie społeczne, jak było dawniej. Młodzi ludzie czują się zagrożeni powszechnymi rozwodami. Tworzeniu związku towarzyszy tłumione często uczucie lęku, że i ich związek się rozpadnie. Przyjmują to do wiadomości. Twierdzą, że ślub kościelny, tak jak oni go rozumieją, nie chroni przed rozwodem. Dlatego małżeństwo na próbę, oni tego nawet tak w ogóle nie nazywają, to jest pewne określenie zewnętrzne, po prostu mieszkają razem i takie zamieszkanie razem jest dla nich całkowicie czymś uzasadnionym. Oni się naprawdę kochają i chcą sobie również oszczędzić przykrości związanych z ewentualnym rozwodem, nie zamykać drogi do ewentualnego związku sakramentalnego w przyszłości. I to nie jest, jak czasem się takimi ocenami rzuca, kwestia braku odpowiedzialności za związek. To jest takie poczucie odpowiedzialności, do jakiego zostali przygotowani, w jakim wzrośli, wychowali się i towarzyszy temu zresztą często coraz większa obojętność religijna. No i warto jeszcze dodać to, że tam, gdzie jest ciężko o pracę, ważną pozycję w domowych budżetach, ważną pozycją jest wsparcie od państwa, a łatwiej je dostać, będąc samotnym rodzicem. Źle działający system pomocy państwowej rodzinom popycha ludzi do życia bez jakiegokolwiek ślubu. Poza tym coraz częściej się okazuje, że pary, które po kilku latach życia razem chcą, w cudzysłowie mówię, uregulować swoją sytuację w kościele i biorą ślub kościelny, dość szybko się rozpadają. Do świadomości społecznej zaczyna przybijać się taka teza, że ślub kościelny szkodzi. I to zachęca do zamieszkania razem bez ślubu, no przynajmniej na razie, a potem zobaczymy. Poza tym są często zrażeni poziomem, atmosferą już szkolnej katechezy, nudnym i formalnym przygotowaniem także do sakramentu bierzmowania i nie chcą powtórki. Oni naprawdę chcą ocalić swoją miłość. Poza tym pochodzą często z niepraktykujących rodzin, rozwiedzionych i są zrażeni opowieściami znajomych o no, nie najlepszym poziomie katechez przedmałżeńskich, a w każdym razie, jeśli już jest on, ten poziom jest dobry, to niewiele, to wnosi on wiedzę pewną teoretyczną, która się nie bardzo sprawdza później w życiu. Wiele zainteresowania natomiast budzą warunki, i to są często przedmioty pytań, warunki stwierdzenia nieważności. Wszystkie te cząstkowe przyczyny życia w konkubinacie, odwlekania ślubu, mieszkania razem sprowadzają się do jednego, do tego, że do braku rozumienia, czym jest sakrament małżeństwa. Oni tego sakramentu się często boją. On przestaje być takim pakietem startowym. Dlatego potrzebne jest, konieczne jest zrozumienie, odkrycie, rozpoznanie, nabranie zaufania przez przygotowujących się do małżeństwa, że ślub kościelny to nie jest zniewalająca przysięga, ale że to jest otwarcie się na łaskę Bożą, która jest gwarantem tych ich marzeń. Marzeń o miłości trwałej, szczęśliwej, o spełnionej miłości, a zobowiązania, których oni się tak strasznie boją i o których słyszą, tracą znaczenie norm prawnych, samych tylko norm prawnych, przymusu, ale wynikają z istoty związku. Umożliwiają życie w miłości, ułatwiają. I chodzi o to, żeby oni umieli korzystać z sakramentu małżeństwa. Tylko że tego nie da się nauczyć, wpoić, bo to trzeba przeżyć, doświadczyć. Dlatego te kursy przedmałżeńskie, wieczory dla zakochanych, które prowadzimy, nie mają charakteru wykładów, konferencji, prelekcji, ale to jest praca warsztatowa. To jest praca ich razem, kiedy oni tą wiedzę
przepracowują we dwoje w swoich rozmowach. I w tych rozmowach dotykają również tych tematów, które są dla nich trudne, niewygodne i których by sami ze sobą nigdy nie poruszyli. Potrzebne jest takie uderzenie ewangelizacyjne, jak my to nazywamy, swego rodzaju terapia wstrząsowa, którą proponujemy właśnie w czasie wieczorów dla zakochanych. Żeby oni zrozumieli, że ślub kościelny to nie jest pułapka, którą na nich zastawia Kościół, ale to jest brama do otwarcia się na rzeczywistość nadprzyrodzoną, na łaskę, z której powinni nauczyć się korzystać. I dlatego odchodzimy od tradycyjnych konferencji, ale właśnie przestawiamy się na pracę warsztatową, w której oni przeżyją coś razem. I wtedy Kościół będzie, no myślę, że gdyby tak było, to będzie przyciągał właśnie Panem Jezusem, wartościami najgłębszymi, których oni poszukują, tęsknią. To są wieczory dla zakochanych i rekolekcje małżeńskie emanują tym ich pragnieniem Boga, pragnieniem czegoś głębszego. I dlatego rozwój powinien iść nie w kierunku śrubowania poziomu tych kursów, ale pewnej zmiany systemu. I potrzebne jest również zabezpieczenie małżeństwom formacji, szczególnie młodym, po ślubie. Młodym małżeństwom, żeby one nie zostały wypuszczone, jak to się mówi, i zostawione sobie, i radźcie sobie dalej, ale żeby mieli duży wachlarz różnych możliwości korzystania z mieli oparcie dla swojego małżeństwa. Wtedy oni zobaczą, że naprawdę Kościół daje oparcie, i będą chcieli zawierać sakrament małżeństwa w Kościele i wzrośnie wtedy również zaufanie do Kościoła. Dziękuję bardzo.